Chyba przesadziłam. Fakt faktem trochę ostatnio nie ogarniam, a właściwie nawet nie ostatnio, tylko od dłuższego czasu. Na początku wynikało to tylko i wyłącznie z pracy, gdzie trochę przytłoczyły mnie obowiązki, ale mam taką tendencję, że kiedy czegoś robi się mniej, to i tak upycham w to miejsce nowe rzeczy, więc tak naprawdę nie odczuwam różnicy. No i chyba właśnie to zrobiłam. No więc tak, jestem przemęczona. Najwyraźniej. Jest to dla mnie o tyle dziwne odkrycie, że tak naprawdę wydawało mi się, że robię znacznie mniej niż kiedyś i że w ostatnich miesiącach, tygodniach dałam sobie dużo luzu, wracałam do domu i tak naprawdę nie zajmowałam się żadnymi dodatkowymi rzeczami, ale mój organizm odniósł inne wrażenie. Jestem ciągle niewyspana, ciągle zmęczona, a głowa boli mnie zdecydowanie za często. Przebadałam się i mam tam jakieś zgrabne niedobory, ale przede wszystkim widać po mnie po prostu zmęczenia. No i jest to tyle trudna sytuacja, że nie jestem najlepsza w odpoczywaniu. Nie wiem, czasami pozwalam sobie odpocząć, ale najwyraźniej nie jest to taka ilość odpoczynku, jakiej chciałby mój organizm, moje ciało. I ciężko przychodzi mi rozpoznawanie tego. Cały czas wydaje mi się, że tak naprawdę robię za mało, że powinnam robić więcej, że to nie jest wystarczające i że tak naprawdę po prostu się lenię. No bo w sumie ta granica pomiędzy lenieniem się a odpoczywaniem jest taka dość arbitralna i umowna, a ciężko jest jednoznacznie ją wyznaczyć. Jeszcze nie wiem, co z tym wszystkim zrobię, ale może nie zawsze muszę wiedzieć. I na razie chyba po prostu muszę nadgonić dużo snu. Oglądałam gdzieś coś na YouTubie i w komentarzu znalazłam taki tekst, który kazał mi się trochę zatrzymać. To był komentarz mówiący: sukces w tempie równowagi. No i trafia do mnie. Na razie weekend spędzam pod miastem, zajmuję się psem, z którym się wychowywałam. Staram się trochę wyspać. Dużo myślę i nie robię zbyt wielu produktywnych rzeczy. I trochę mi z tym dziwnie. Wcale nie mam ochoty się znowu wypalić. Chyba po prostu chcę dać wam znać, że być może nie będzie mnie tu za dużo. Wyraźnie muszę skupić się na czymś innym, na tym, co się ze mną dzieje. Więc postaram się to jakoś zrównoważyć. Ciekawi mnie to, skąd się w nas bierze taka nieumiejętność odpoczywania. Ona, nie wiem, po części jest kierowana ambicjami i ciągłym pędem, w którym po prostu utykamy. Cegiel. Może po części wywodzi się to z jakiegoś takiego narcystycznego przekonania, że bez nas świat nie będzie funkcjonował tak dobrze. A może to po prostu niechęć do bycia samemu ze sobą i do takiego zatrzymania się i pozwolenia myślom błądzić. A może to dlatego, że w dzisiejszym kapitalistycznym świecie produktywność jest jakby takim głównym wyznacznikiem wartości człowieka. I bardzo to sobie internalizujemy. Po prostu mamy wrażenie, że nie jesteśmy nic warci, kiedy nie robimy niczego produktywnego, wartościowego. Nie zgadzam się z tymi założeniami i uważam, że wartość tkwi gdzieś indziej, a poza tym trochę ciężko mówić o dawaniu wartości reszcie ludzi czy świata w momencie, w którym nie mamy siły tej wartości dać, ale jednocześnie na jakimś poziomie to na mnie oddziaływuje. Zastanawiam się, czy tylko ja mam tendencję do wpędzania się w taki stan, ale wydaje mi się, że nie, bo
widać w naszym świecie masę tych przemęczonych ludzi, goniących i niepotrafiących, nie mogących, nie chcących się zatrzymać. Ciekawe, czy wszyscy robimy to z tych samych powodów, czy jednak z innych.